Człowiek zajmuje się realnymi problemami ludzi, stara się je rozwiązać najlepiej jak potrafi, buduje kapitał społeczny i w wyniku tego robi karierę. A jak zrobił to Lech Wałęsa, a Krzywonos, a Niesiołowski? Jak oni zrobili karierę? No nie w ten sposób, że przez lata walczyli. W Białym Miasteczku w 2007 roku była i Henryka Krzywonos, i Stefan Niesiołowski, i Ewa Kopacz, i Donald Tusk. To co, oni wtedy nie zbijali kapitału na krzywdzie wobec pielęgniarek? Bo walczyli wtedy z rządem Kaczyńskiego i to dlatego było szlachetne, a nie dlatego, że zbijali ten kapitał na pielęgniarkach? Nie. Zajmowali się realnym problemem, jaki te pielęgniarki wtedy miały. Wałęsa walczący z komunizmem, czy Niesiołowski walczący z komunizmem, to co to było? Nie walka o realne problemy społeczne, w wyniku czego robi się kapitał społeczny, autorytet i robi się karierę, a Owsiak, który robi wspaniałą, fantastyczną rzecz, zbierając pieniądze dla dzieci czy dla osób starszych. Nie zbudował przez to sobie autorytetu i kapitału społecznego i nie zrobił w ten sposób kariery. No przecież nie oszukujmy się, no dość tej obłudy, tej absolutnej hipokryzji. Przecież to jest istota rzeczy. Tylko że wypuszczono fragment, 5 minut czy tam 4 z czymś, czy 6 minut, wyrwany z godzinnej rozmowy, cała rada trwała 2 godziny, godzinę rozmawialiśmy o tej sprawie, wyrywa się kawałeczek i powstaje wrażenie cynizmu, a nie realnego zajmowania się tą sprawą. Już pomijam to, że nasi ludzie, Kwiatkowski i inni, od ponad roku się tym zajmują, więc to w ogóle stawiali nam zarzutu, że my dzisiaj to wykorzystujemy w sposób tak kuriozalny. O co w tym wszystkim chodzi? Ponieważ Donald Tusk poniósł porażkę, nie był w stanie wynegocjować tego, usłyszał, że jest kłamcą, to próbuje się konflikt społeczny zamienić w konflikt polityczny. My już dzisiaj nie rozmawiamy o tym, co tym kobietom trzeba zaproponować, żeby one wyszły z tej traumy. Tylko czy Palikot jest cynikiem, czy Guardia została wykorzystana, czy mamy Kopacz Gate.